Jak powiedziałem, modlitwa protohomajczy skierowany na, widzimy, że jest to bardzo silnie oparte na głębokiej, intymnej relacji z Bogiem, pogłębiającej się, poszerzającej i nieustannej. I teraz pamiętajmy, że protohomaj na podstawie Łukasza 6:12 to jest modlitwa do Boga, kiedy jesteśmy skoncentrowani na Bogu. To jest w ogóle taka, to się wydaje banalna informacja, natomiast ta informacja, Słowo Boże mówi tak, ty nie będziesz miał innych bogów obok mnie. I na czym polega sprawa posiadania innych bogów? Nie idąc już w temat stricte oddawania czci jakimś tam bóstwom, chcę, żebyśmy zrozumieli, że prosechomai, skierowanie na, jest związane z tym, że mamy mieć skupienie na osobie Boga. Bo nasze skupienie na każdej innej formule jest bałwochwalcze. Na przykład, ja wam dam takie... Ilu z was, nie wiem, już skorzystało z tego, czy nie, nie wiem, z tematu demonów burzących. Ja na przykład powiedziałem, jest warownia hobby. Warownia taka. Ludzie mają hobby. Teraz robiliśmy zdjęcia do gazety takie, bo artykuł tam ma się ukazać. Taki, który Agatka tam robi. Jedny z gazet. I zdjęcia robili nam. I pyta ten pan od zdjęć, mówi, czy pani ma jakieś hobby? Musielibyśmy też. I Agata się zaczęła śmiać, mówi, mam, mówi, takie hobby, mówi, mąż mi daje kupę mikroelementów różnych, cały garść, mówi, zjadam, mówi. Takie mam hobby, mówi, w ogóle. Chciała zdjęcie, żeby je z glutaminą zrobił, z taką w ogóle kulturystyczną, w ogóle zdjęcie, nie? Ale co to jest na przykład hobby? To jest proste homaj na coś innego, to jest skierowanie na. Czyli na przykład posiadanie upodobań, na których jesteśmy w stanie się skupiać, tak? Jest bałwochwalczej natury. Czyli jeżeli na przykład istnieje w życiu człowieka coś takiego, co jest w stanie zabrać ci skupienie. Ja nie mówię o skupieniu, kiedy ty do pracy idziesz i masz coś wykonywać, bo to są bardzo mechaniczne rzeczy. To nie jest takie, to nie o tym mówimy. Ale mówimy o zaangażowaniu. Na przykład jest małżeństwo i ludzie przechodzą granice zaangażowania. Czy na przykład zaczynają stawać się dla siebie więcej niż małżeństwo. Ja, wiecie, jak usługuję małżeństwom, akurat w większym przypadku to odnosi się do tego, jak kobiety do pewnych rzeczy podchodzą, bo ja rozmawiam z kobietą, no i ona do mnie mówi, że no nie mogę z mężem się porozumieć. Ja mówię, ale jak chcesz się z nim porozumieć po to? No przecież Pan powiedział, że będziemy jedno. Ja mówię, Pan nigdy nie powiedział, że będziecie jedno. Nigdy. Nie ma takiego czegoś, że jedno będziecie. Nie. Albo małżeństwo jest jednością. Nie jest jednością małżeństwo. Jest napisane, będą jednym ciałem. A więc nie jedną duszą i nie jednym duchem. A więc jeżeli ty szukasz, próbujesz zbudować relacje w twoim małżeństwie na pułapie jedności umysłu, tak? No to już masz poślizg. Bo ja tyle lat jestem z moją żoną, a ja jej nie rozumiem do końca. Ale ja w ogóle nie zabiegam o zrozumienie mojej żony. A w ogóle ja nie, absolutnie. Ja nie potrzebuję rozumieć mojej żony. Wiecie dlaczego? Bo ja z nią nie jestem jedną duszą. Ona robi różne rzeczy. Na przykład. Ja na przykład na dużym palcu u nogi mam pod spodem taką grubą skórę. Ja z tym nic nie robię. To se żyje swoim życiem. Moja żona kupiła sobie taką fryzarkę, którą sobie robi różne rzeczy
I tam ma cały taki, bo jeszcze chyba ma jej przyjść więcej tych wierteł, człowieku, jakichś takich. Dużo ma tego. I ona se tym piłuje różne rzeczy i ona tam se oprawia. I ona do mnie mówi, że ona też mi któregoś dnia tą skórę, to od spodu, na tym palcu, co żyje swoim życiem 45 lat razem ze mną, że ona mi ją też spiłuje. I ja mówię, a ja nie dam jej spiłować, bo ja wtedy się będę przewracał. Bo ja sobie tak myślę, że ona mnie tak równo, ta skóra tu rośnie z tą skórą tu, ja mam dlatego takie równe stopy. Tak myślę, choć może się mylę w temacie tych stóp. Mówię, jakbyś mnie tu spiłowała, od razu mi się przypomniał ten serial Korzenie, Kunta Kinte, jak mu wzięli, obcięli palce, bo uciekł. Przecież ja mówię, ja nie chcę się przewracać, mówię, poza tym mnie to nie interesują takie sprawy. Ale ona, ja, teraz ja nie rozumiem, dlaczego ona ma tą na przykład fryzarkę, ale jesteśmy w tym, ale ja kochając moją żonę, idę krok ponad zrozumieniem zjawiska i mnie w ogóle nie obchodzi zrozumienie. Jestem z tym bardzo pogodzony i mega szczęśliwy. Kiedy ja dojrzewałem do pewnej rzeczy, na przykład nie rozumiałem, teraz na przykład wchodzę do domu i patrzę, a na naszej komodzie stoją dwa ptaki. Jeden taki, drugi taki, w czapkach. I one tam stoją, spojrzałem na te ptaki. W ogóle mówię, ja nie wiem, po co te ptaki tam są. Rozumiecie? Ale one są w ogóle okej. To nie to, że ja z tym walczę, ja to kocham już. Ja pokochałem te ptaki. Nawet się zastanawiałem, czy jej imion nie nadać. Rozumiesz? Mówię, natomiast ja nie wiem, po co istnieje. Czym się na przykład pokierowała moja żona, ale ona ma poczucie piękna, którego ja nie posiadam i bez niego świetnie sobie radzę. Rozumiecie mnie? Ale ona je posiada, bo ona jest ładniejsza wewnętrznie i zewnętrznie zresztą też niż ja. Rozumiecie? I teraz my nie możemy myśleć w kategoriach, że ja chcę być z moim mężem jedną duszą. Ja mówię, ty nie wiesz w ogóle, o czym mówisz. Nie chcesz być z twoim mężem jedną. No nie próbuj. Nie próbuj zrozumieć jego, bo to nie tak działa. To co mamy robić? Ja mówię, wiecie, przede wszystkim musicie mieć osobistą, głęboką relację z Bogiem i mieć dobre życie seksualne naprawdę. Będzie dobrze. Bo tak to wymyślił Bóg. To jednym ciałem będą. Rozumiecie? Jednym ciałem. Nie jedną duszą, nie jednym duchem w ogóle. To nie o to, to nie tędy droga. Dlatego pokazuję wam coś, że jakby prosechomaj. I teraz ludzie potrafią przejść dalej, bo mówią, bo ja bym chciała, żeby mąż mnie rozumiał. Ja mówię, ale to jest bałwochwalcze. To jest bałwochwalcze. Chciej, żeby cię kochał, a nie rozumiał. Bo ja kocham moją żonę, ale nie rozumiem jej w różnych sytuacjach. Ona też mnie nie rozumie, ona też mnie kocha. Rozumiecie? To jest bardzo ważna rzecz. My się nie rozumiemy i w ogóle, a im dłużej ze sobą jesteśmy, tym w ogóle mniej walczymy o jakiekolwiek formy porozumienia. Bo zobaczyliśmy, że to nie jest, że my nie jesteśmy bałwochwalczymi ludźmi. Marzena kiedyś powiedziała taką rzecz, mówi, dlatego nasze małżeństwo jest dobre, dlatego jesteśmy razem, bo kocham Chrystusa bardziej niż Artura. Dlatego. To dlatego właśnie. Prosechomai to jest modlitwa do Boga. Uczcie się być skupionym na Bogu. Nigdy niczego nie wstawiajcie w tym miejscu. Męża, żony, dzieci. Rozumiecie? Nie wolno. Kościoła, służby. Rozumiecie? Patriotyzmu. Polak, katolik. Człowieku. Co to, rozumiesz, co to w ogóle jest? Religia zawsze jakiś patriotyzm gdzieś tam w ogóle. Do kościoła zaczął przychodzić chłopak patriota. Polska! Polska! Tak? Wzięli go w obroty, kazali mu wszystko spalić, nawet ubrania te, co miał takie polskie.
na takie wojskowe rzeczy, choćby im wszystko spalić, powitamy ci nowe. Ale spalić. Ostatnią rzecz, którą mu została, pamiętam, miał taki sygnet z polskim orłem. No nie? Któregoś razu koszyk przeszedł po kościele z pieniędzmi, patrzę, rzucił to srebrny, taki ciężki sygnet, nie? Rzucił, mówię, leży w kasie kościoła. To wszyscy, wszystkie bałwochwalcze przedmioty zbieramy do kasy, jak są tam ze złota, ze srebra, wiesz, tam niech leżą. Rozumiesz, się stopi, zrobimy jakoś, wiecie, jakiegoś coś z tego. Zapinkę do Biblii jakoś. A druga rzecz jest bardzo ważna i bardzo praktyczna. W Łukasza 11:12 jest napisane, gdy się modlicie, mówcie. W ogóle chciałbym, żebyście się uczyli mówić. To nie to, że Bóg nie słyszy, kiedy się myśli, bo to jest nieprawda, ale chodzi o to, żebyście trenowali modlitwy mówione. Po to masz usta, żeby się używał. Diabeł musi słyszeć, o co się modlisz, bo on się tego boi. Demony muszą słyszeć. Diabeł nie zna twoich myśli. On musi słyszeć słowa. Jezus powiedział, gdy się modlicie, mówcie. I teraz ja chcę powiedzieć o trzech aspektach i to nam zajmie tą i następną jeszcze sesję. Mateusz 6:6. Od tego zacznę. Chcę powiedzieć na temat komory modlitewnej, na temat uwielbienia i na temat wstawiennictwa. I będą to już takie bardziej techniczne rzeczy i chciałbym, żebyście umieli je sobie wpasowywać. Ewangelia według świętego Mateusza, 6 rozdział, 6 werset. Podstawą, praktyczną podstawą życia modlitewnego jest komora. A ty, gdy się modlisz, proste homaj, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Do kogo się módl? Do Ojca. Amen? Zauważacie bardzo ważną rzecz? Nie do Syna. Nie do Ducha Świętego. Dlaczego tam nie jest napisane tak? Dlaczego jest napisane módl się do Ojca? Czemu nie napisali módl się do Boga? Czemu nie napisali módl się do Boga? Tylko módl się do Ojca. Ponieważ, żeby twoje życie modlitewne mogło funkcjonować prawidłowo, to Bóg musi być dla ciebie tylko Ojcem. Ojciec. To, o czym ja też wczoraj mówiłem. Poznanie Boga jako Ojca tak naprawdę pozwala nam dopiero na realną formułę modlitewną. To jest tatuś twój. A więc do komory idziesz do kogo? Do tatki swojego, do tatusia. Tak? Tatuś. To tata twój. Nie idziesz porozmawiać ze Zbawicielem, tak, tylko z tatą. Duch Święty, który jest w tobie, który jest w twoim duchu, to jest Duch Ojca. Tak? Tatuś. Komora, przyjaciele. Komora to jest zamknięcie. To jest przede wszystkim zamknięcie. I to z twojej inspiracji. Czyli ty musisz nauczyć się budować życie modlitewne. To nie znaczy, że ty musisz mieć jakiś schemat życia, absolutnie. Chodzi o to, że komora jest to zamknięcie, że ty się odcinasz. Jedni potrafią się odciąć bez odosobnienia fizycznego, inni potrzebują odosobnienia fizycznego. Rozumiecie? To jest nieważne, jak ty sobie to zrobisz. Ważne, że musisz się odcinać od systemu, który jest wokół ciebie. Może być komora, która jest w pracy. Może być komora nad dokumentami. Możesz dojść do takiego miejsca, do którego ja sobie doszedłem, że pisałem kontrakty, intelektualnie działałem i na przykład modliłem się przez cały czas w innych językach. Pisałem coś, w ogóle siedziałem, sobie zamówienia robiłem, rozumiem, to jest... Ja wiem, że to jest możliwe, bo ja do tego doszedłem. Bo skoro jest możliwe dla mnie, jest możliwe dla każdego. Jestem prosty chłop, mam 8 lat szkoły podstawowej, więc to jest żaden problem. Rozumiesz? Skoro ja mogę, to może każdy. To nie jest żadna wielka sprawa. Kwestia skupienia. Kwestia pragnienia. Kwestia zaangażowania. Kwestia głębi relacji.
A więc zamknięcie i to z twojej inspiracji. A druga sprawa to jest ustawiczność. Ustawiczność. Ty musisz zrozumieć, że modlitwa, życie modlitewne musi, to jest styl twojego życia. Czyli ty jesteś człowiekiem, który się modli zawsze. Kiedy się modlisz? Zawsze. Zawsze. Zawsze jesteś w kontakcie. Zawsze jesteś gotów. Jak tylko się przyłapujesz na tym, że gdzieś twoje myśli odjechały, prawda? W taki sposób niekontrolowany, bo to nie oznacza, że ty nie możesz sobie myśleć o różnych rzeczach. Możesz, tylko że pod warunkiem, że to kontrolujesz. Myśl sobie o czym chcesz, pod warunkiem, że to kontrolujesz, że ty wiesz, o czym myślisz. A nie ty po prostu sobie myśli poleciały. Będę lecą tam. Robię co tam. Wracaj z powrotem. Pełna kontrola nad myślami. Jeżeli ja sobie coś wyobrażam, to ja to kontroluję, tak? A nie, że se chodzę, wiesz. Jak ja powiedziałem, Panie, przypominaj mi, tak, abym się modlił. I on zaczął mi przypominać. To było niesamowite. Pamiętam pierwszy dzień po tej modlitwie, ja w ogóle chodziłem, w ogóle patrzę, myśli mi odjechały. Ja w ogóle nie byłem świadomy, że myśli odjeżdżają. Ja nie byłem świadomy, bo tak było przez całe moje życie. I nikt mi w życiu nie powiedział, że ja mam kontrolować to zjawisko. Jakiś poślizg jest tam w myśli. Ja raptem gdzieś tam myślę, a tu się ty mówi, wracaj. I to było bardzo proste. Ja orientowałem się, że odjechały moje myśli, natychmiast zacząłem się modlić w innych językach. Rozumiesz? Myślę odjechały szanę meleba na mesere lauronochone beresinga do la reverese i chodziłem, rozumiesz, się modliłem w innych językach. Albo zacząłem sobie uwielbiać na przykład w Boga. Czyli bardzo ważną rzeczą jest, jeżeli chodzi o modlitwę, zrozumienie ustawiczności. Mamy trwać w systemie modlitwy. Nie to, że jedę się pomodlić. Modliłeś się dzisiaj? Kiedyś łomaka jeden tam zapytał, a ile ty się, bracie, modlisz? Powiedziałem, była taka protestancka moda kiedyś, to sztundyści nazywano i to takie po prostu, to od takiego niemieckiego słowa godzina, to kiedy sztunda, czy co tam, nie wiem, sztundne, nie wiem, jak się mówi, to sztundyści mówili, to godzinę dziennie masz się modlić, tak? Chcesz wyznać czas? Czy to rano, czy tego, czy modlić godzinę? Taki właśnie sztundysta, ta łomaka kiedyś zapyta, mówi, a ty ile się, bracie, modlisz dziennie? A łomak mówi, no ja ciągle się modlę. A to jest niemożliwe. Bo wiesz, ja już się modlę 2 godziny, nie... a łomak mówi, a ja się modlę ciągle. Mówi, jest napisane, bezustannie się módlcie. Bez ustanku się módlcie. Co to znaczy bez ustanku się módlcie? To znaczy, że wyróbcie sobie w życiu, tak, kulturę modlitewną. Staniesz w nocy na siku, bo cię pęcherz przyprze, tak? To nie idziesz, proszę ciebie, rozbijając się po ścianach, tylko idziesz szarabele, menebelara, belase. Rozumiesz, o co chodzi? Tak się żyje. Ja wiem, co to znaczy budzić się i mówić w innych językach. Budzę się i mówię w innych językach. Budzę się i śpiewam, bo ja kulturę w sobie wyrobiłem. To nie przyszło do mnie, tak mnie Pan dotknął. Niektórzy myślą, że Pan dotknął. Rozumiesz? Kilka tak lata dotknął tylko brodę i tak pozostało. Kiedyś słyszałem, że dołek pod nosem jest przez to, że jak aniołowie wypychają ludzi, to mówi, idź mu na ziemię. Także dołek po to jest. Kilka dotknął tu, nie trafił mu. Dlatego Kirk 101 lat żyje. Brodę go trafił. Takie w ogóle. Ale ja to kontroluję, to znaczy. Bez ustanku się módlcie. Rozumiesz? To musisz mieć styl życia taki. Ale nie stać cię na to, żeby ci myśli odjeżdżały. To nie wolno ci tego zrobić. To nie dlatego, jeszcze raz mówię, pamiętacie, jesteśmy daleko, daleko za tematem, że Bóg się gniewa, że coś, bo w ogóle zamknęliśmy te tematy. Nie dla Boga się modlisz, tylko dla siebie. Nie Bogu potrzebna ta modlitwa, tylko Tobie. To Tobie, to Ty musisz o to zadbać, 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 zadbać. Twoim szczęściem być blisko Niego. On cały czas pociąga, cały czas inspiruje, cały czas... W ogóle ja zauważyłem, że w pewnych sprawach, jak tylko dotykasz, w ogóle, jak ja powiedziałem, Panie, przypominaj mi, kiedy będą mi myśli uciekały, żebym się modlił. Nie ma problemu, 15 sekund ja już wiem, wow!
Zobaczcie, jakie Bóg ma podejście do tego. To jest najważniejsza sprawa. Nie to, że ja sobie chodzę, tam sobie myślę o czymś. Nie myślę sobie o czymś. Ja myślę w modlitwie. Tak? Myślę w modlitwie. I teraz tak, przyjaciele. W modlitwie bardzo ważną rzeczą są inne języki. Rozwijajcie inne języki. Rozwijajcie. To nie ma, że ty zostałeś ochrzczony w Duchu Świętym. Ja się przyglądam czasami ludzie 20 lat z Bogiem, ochrzczeni w Duchu Świętym. I on tak jak został, tam się mu zdarzyło trzy słowa powiedzieć, on te trzy słowa bierze, wypowiada całe życie. Ja mówię, ja nie wiem, co ty robisz. Szabara. Czasami ludzie tak stoją, ja mówię, co tobie jest? Się modlę w innych językach. Ja mówię, to nie jest modlitwa w innych językach. No człowieku, masz pojęcie, że ktoś ma na przykład 30 lat i mówi tak, go, że morsem nadaje, w ogóle tak nic nie... Języki to języki są. Jedne są z tej ziemi, nie, dzisiaj nie mamy na to czasu, ja będę o tym też uczył, inne są z nieba, są języki narodów, które już wymarły, są języki narodów, które jeszcze nie powstały. Rozumiecie? Jedni się modlą. Teraz została u nas w kościele dziewczyna ochrzczona w Duchu Świętym. Proszę ciebie, jak poleciała w ogóle po francusku, rozumiecie? Chodzi w ogóle po francusku. Mówi, nic nie rozumie. Wiecie, o co chodzi? Cały czas po francusku. Ktoś tam francuski znał, mówi, ty! Mówi, ale ja rozumiem cię, a ja nie rozumiem. W ogóle wiele, to chodzi, ja gigada po francusku. Języki trzeba ćwiczyć. Ćwiczymy i rozwijamy. To nie to, że ty się zatrzymałeś. Tak? Cały czas rozwijamy języki. Cały czas nimi się modlimy. Uczymy się tego. Wyrabiamy sobie kulturę modlitwy innymi językami. Przez cały czas się modlimy. Jedziemy, chodzimy. Rozumiesz? Modlimy się w innych językach. Ja nie rozumiem chrześcijanina, co on chodzi i sobie wyobraża. Ja nie wiem, co sobie wyobraża. Właśnie, żeby jeszcze sobie wyobrażał coś takiego normalnego na przykład. No. A on sobie, najczęściej to chrześcijanie sobie nadzieję wyobrażają. To jest mistrzostwo świata. Ludzie nadziei. Mam nadzieję. Ja mówię, sprawiedliwy mój, z wiary żyć będzie, a nie z nadziei. Wpisę do tej głowy swojej, ty człowieku nadziei, marzenia. Jak Pan da, to tam będę, a jak Pan da, to tam pojadę. No wiesz, o co chodzi? Ja mówię, człowieku, jeden człowiek od nas z kościoła napisał artykuł. Proszę ciebie, kościół Pan da. Zbór o nazwie Pan da. Cześć, mówię. Mówię, módl się w innych językach. Przez cały czas. I musisz widzieć w tym sens. Inne języki są jak siłownia. Rozumiesz? Poznawanie prawdy Bożej jest jak pokarm. Nazywamy to chlebem naszym. Pokarm. Słuchanie Boga jest jak pokarm, ale inny język jest jak siłownia. Lecisz. Tu nie ma, że to się wydaje, wiecie, chodzenie na siłowni wydaje się bez sensu komuś, kto chce osiągnąć efekt po tygodniu. Tak? Przez pierwsze 2 lata uczysz się ćwiczyć. Po pierwszych 5 latach pojawiają się trwałe efekty. Rozumiecie? Kurczę. 5 lat zasuwasz na trwałe efekty. Ale wtedy już metabolizm się zmienia. Inaczej zaczynasz funkcjonować. Okej? Okay? W ogóle już jest, wiesz. Tak samo jest cały czas. Nie ma, że ja nie widzę sensu. Ty nie musisz. Kto tam widzi sens w mówieniu innymi językami, człowieku? Skończyłeś studia jedne, drugie, chodzisz, bełgoczesz. To ty w ogóle za sens. Jaki to ma? To nie ma sensu. No jaki to sens ma, ludzie? Tylko, że o co chodzi? To jest element natury nadprzyrodzonej, a nie ziemskiej. Że na ziemi w ogóle nie ma sensu. No. Kupa rzeczy bożych na ziemi nie ma sensu, przepraszam. Okej? Okay? No nie ma sensu. Dlatego no nie ma sensu w ogóle kochać tak naprawdę innych ludzi, no bo to jest w ogóle jakieś trudne. Czy mógłbyś żyć dla siebie, rozpychać się łokciami, w ogóle iść do przodu, dbać o własny tyłek i koniec, no. Ci miłość do głowy przyszła. No. Kocham. Człowieku.
Tak? Albo służył będę, no, tak. Wychodzimy na ulicę, głosimy Ewangelię, jakby, no, jaki to sens ma? Stoją się, drą, człowieku, zaczepiają ludzi. Spotkałeś już Jezusa? Spotkałeś? Proszę, nie daj spokój psychopatom. W ogóle to nie ma sensu wszystko po ludzku. Ale inne języki są jak siłownia, uwierz mi. Wiem, święty Paweł mówi, jak ja się cieszę, że mówię więcej innymi językami niż wy wszyscy, do całego zboru w Koryncie pisze, mówi, ja mówię więcej niż wy. Rozumiecie, o co chodzi z Pawłem? Powiedział, ja mówię więcej innymi językami niż wy wszyscy. A oni zgłupieli na tym punkcie, bo oni to w ogóle, wiecie, co oni zaczęli robić, kazania w językach głosi, przecież nie wyszedł na kazalnicę i zamiast mówić po ludzku do nich, rozumie, o co chodzi, to powiedziałem, i tam Paweł mówi, co wy tam wyrabiacie, no. To lepiej w zborze powiedzieć 5 słów wyraźnie pro ciebie niż wspólne nabożeństwa pro ciebie, wiesz, w językach gadać. No bo to jakie to ma sens? Tak? Siebie budujesz, innych nie budujesz. Ale podstaw... I tutaj wiesz, wielu ludzi se znalazło jakieś w ogóle, no tak, ale to języki, to ja mówię, nie, właśnie zrozumiałem mechanizm. Paweł piętnuje głupotę, którą oni robią, tak? Przecież, przepraszam, to jest niemożliwe, że przychodzisz do kościoła w niedzielę, pro ciebie ktoś zamiast powiedzieć dzień dobry, to powie selebe, rebele, se. A to wiesz, chora masę, mala waras. Że to nie Japonia, człowiek. W Japonii możesz sobie takie rzeczy walić. Te numery, nie w Polsce. To nie o to chodzi w ogóle. Ale języki są po to, żeby ciebie budowały. To ciebie mają zbudować. To one właśnie innych nie budują. To nikomu są niepotrzebne. Ludziom mówienie do nich innymi językami, wiecie. Czasami mi się zdarzyło taka rzecz. Ale to były niszowe tematy w moim życiu. Ale mów innymi językami. Chcesz rozwinąć życie modlitewne, to zrób. I ucz się też w twoim życiu modlitewnym dialogu. Ja mam swoje zeszyty. Zrozumiecie? Ja mam pełno zapisów rzeczy, które dostają od Boga na przestrzeni lat. Z niektórych z tych rzeczy powstały kazania, głoszenia. Czasami było tak, że dostałem słowo i to słowo leżało 2 lata. A potem powstało głoszenie, które służy ludziom dzisiaj. A więc notuj to, co mówi do ciebie Bóg w modlitwach. Ucz się dialogu. Jutro będziemy mówić na temat słuchania Boga, więc to będzie ze sobą bardzo korespondowało. Ucz się też w swojej komorze czegoś, co ja nazywam tak zwanym telegramem modlitewnym, czyli westchnieniami. W ogóle zrozum, że każde twoje pragnienie, każda przestrzeń, która w tobie powstaje, ona może być przez ciebie uwalniana w stosunku do Boga. Są niewysłowione westchnienia. To są rzeczy, które ty sam... Ja ci rzucam tylko hasło, bo ja ci nie wytłumaczę tego, to jest niewytłumaczalne zjawisko. Zaczynasz wzdychać. To jest w ogóle już wzdychanie. To już jest całkowicie nielogiczna rzecz. I też nie powiem, co to znaczy wzdychać, bo ja cię proszę, tylko nie stękaj. Gdzieś tam nie wymyśl... Pamiętajcie, nie zróbcie z tego religii, co ja do was mówię. Tak? Bo to zaraz ktoś pójdzie, będzie wzdychał. Wiesz, to sobie idę, powzdycham, zobaczę, co osiągnę. No naprawdę, bo ludzie to robią takie numery, potem do mnie dzwonią, ty, ja wzdychałem i nie mam. Ja mówię, ale co ci, co ty chciałeś mieć? Niech choć nie wzdycha, to ci inhalator ktoś powiedział. Chodzi... Duchowe westchnienie to jest coś, do czego cię będzie prowadził Duch Święty w wyniku relacji. Bo to się wszystko opiera na tym, co ja mówiłem na tamtej godzinie. To jest relacja. To tam się te rzeczy tworzą i dzieją. To tak jak w rodzinie. Posłuchajcie, to tych z was, którzy macie małżeństwa, rodziny, mówię, wiecie, w rodzinach istnieją swoiste języki. Albo swoiste zachowania. Nikt ich nie ma, tylko ta rodzina. To każdy wie w ogóle, albo mama to zrobiła, wszyscy się śmieją. Ktoś by spojrzał Bogu, z czego oni się śmieją? No bo mama to i to do tego cała historia jakaś jest, bo to kiedyś to się stało, bo to wiecie, o co chodzi. I to wtedy się mama pomyliła i teraz 20 lat się śmiejemy z mamą. I kiedy zawsze mama to zrobi, to na przykład
Moja córka, nasza córka, przepraszam, bo też żona to mi zarzucała kiedyś, teraz już rzadziej mi się to trafi. Nasza córka, ona w ogóle normalny człowiek. To, nasza córka to jest taki człowiek, którego obserwuję od urodzenia, to jest jedyny człowiek, którego znam, tak? Nie posiadający warowni demonicznych. Tak ją obserwuję od małego. Wiecie, ja znam ludzi uwolnionych, ale Sara, ona nie posiada. W niej nie zaistniała. Więcej, ona nie jest zaburzona w ogóle. To jest niesamowite zjawisko. Wiecie, od się chowa dziecko, ona nie jest zaburzona. Wiecie, ona do szkoły nie chodzi, w homeschoolingu jest. Jest narodzona z Bożego Ducha, wypełniona Duchem Świętym. To w ogóle ona nie wie, ona jakby nie wie o istnieniu pewnych sfer. Takich jak zazdrość na przykład, albo poniżenie. Ona nie wie, co to jest być poniżonym na przykład. To dla niej są absurdalne historie, że tam na przykład dużego. Ale to teraz i Sara uczy się i ona od małego uczy się prawidłowo wypowiadać słowa. Nie ma skrzywień takich, że tak powiem, regionalnych. I też jest prawdomówna i też mówi to, co myśli. Takie coś ma, nie? I moja mama, na przykład, ona wychowała się w tym regionie naszym i tam ona mówi takim językiem, każdy region ma swój język. I ona na przykład nie mówi i, tylko i. Lub y. Albo y. I mówi tak. Ty byś zrobiła porządek w tej szufladzie. Te ubrania to są tak, jakby je tam nogami ktoś upchał. I Sara stoi w ogóle, że ona momentalnie wyłapuje. Nogami. No nogami. Babciu. Nogami. Kiedyś jesteśmy, jak robiliśmy jej badania psychologiczne do homeschoolingu, to ta pani psycholog pyta, coś jeszcze chcesz nam powiedzieć? Ona mówi, tak, ja jeszcze chcę jedną rzecz powiedzieć. Bo moja babcia, w ogóle, to nieważna sprawa w ogóle dla niej, nie mówi i, tylko i. Tutaj psycholog mówi. Mówi, tak jakby i było rozjechane. Dobrze, została wyszła w ogóle, nie? Więc my pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie uchwycić, bo mamy pewnego rodzaju, jest to jakaś kultura w nas, prawda? Moja mama tego nie chwyta. I kiedy ty masz relację z Bogiem, głęboką relację z Bogiem, to też w tobie będzie powstawała indywidualna kultura relacyjna. I dlatego też westchnienie dla ciebie, tak? Będzie czymś jasnym, ale natomiast ja chcę ci powiedzieć, że ono istnieje. Jest to takie zjawisko modlitewne, gdzie ty po prostu w pewnym sensie dotykasz jakoś serca Boga, przekazujesz mu jakąś myśl i wiesz, że on ją przyjął. I uczysz się podawać te myśli. W ogóle podajesz je. Wiesz. Dlatego jest napisane to niewysłowione westchnienie. Oni tak tylko umieli to przetłumaczyć, że takie zjawisko następuje. To jest taka ciekawa rzecz modlitewna. Rzucam wam te rzeczy, żebyście zobaczyli, jak one się gdzieś tam pojawiają. A są to rzeczy, które będą bardzo często występowały w życiu modlitewnym. I teraz tak. Jak wygląda podział życia modlitewnego? Najważniejszą, główną częścią życia modlitewnego jest uwielbienie. Uwielbienie Boga to jest 60% twoich wszystkich modlitw przynajmniej. Rozumiecie? 60% uwielbienie Boga. Więc chcę, żebyście zrozumieli, o co chodzi w tej miłosnej relacji. W ogóle w tej miłosnej relacji, to tu jest wszystko takie bardzo jakby bardzo artystyczne. To jest bardzo artystyczne. Ja pamiętam, jak moja żona miała 15 lat, bo wtedy ją poznałem i się zacząłem w niej zakochiwać. Głównym powodem, że się zacząłem w niej zakochiwać, było to, że miała duże pierści. To był na tamten czas coś, co mnie inspirowało najbardziej. No to czegoś trzeba zacząć. To, tak to mówią bracia z Chin, każda droga zaczyna się od pierwszego kroku. Więc przyjmij Jezusa. Chodzi o to, że pamiętam, że ja byłem wtedy przestępcą i miałem strasznie zrytą głowę, bo byłem też psychopatą.
posiadałem broń. Moja żona mieszkała na parterze w takiej kamienicy. I ja byłem od niej 5 lat starszy. Ja chciałem, żeby ona wychodziła tam do mnie. Ja mówię, to wyjdź do mnie. Nie, mówię, matka mi nie pozwoli, wiesz, na tym oknie tam, wiesz. Ja mówię, no wyjdź, no wiesz, tam. Chodziłem i tam ją majerowałem na różne sposoby. No nie, nie wyjdę. Wiesz, nie wyjdziesz, sobie myślę. Zaraz zobaczymy, czy nie wyjdziesz. Wziąłem broń, przyniosłem rewolwer, włożyłem napój i stoję w tym oknie, no nie? Przekręciłem ten magazynek, mówię, wyjdziesz. Ona mówi, co ty żartuje? Nacisnąłem raz. Mówię, jeszcze 4 komory. Mówię, wyjdziesz? Wyjdę. Chodź. O co chodzi? Uwielbienie to jest rzecz, która musi wejść tobie w krew i musisz zrozumieć, że to jest punkt kontaktu. I tutaj nie ma granic dla ciebie. Nie ma granic. Uwielbienie Boga. Bóg to jest postać, którą się wielbi. I nie dlatego, że On każe i nie dlatego, że On wymaga, tylko dlatego, że to jest miłosny kontakt. I tutaj nie ma żadnego znaczenia, rozumiesz, formuła, jak to jest przekazane. Ja słyszałem już tysiące opcji na temat uwielbiania Boga. Tylko, że ja zawsze mówię, przyjedź do nas, do kościoła. Coś ci pokażę. Pokażemy ci coś. Pokażemy ci coś. No, mamy mnóstwo przypadków, na przykład, że ludzie wchodzą u nas na uwielbienie, są uzdrawiani tylko przez to, że tam siedzą. Często my się w ogóle nie modlimy o ludzi. Ja mówię, posiedź tu. Posiedź. U nas uwielbienie trwa 2 godziny na przykład. Uwielbiałem Boga. Jest tak głośno, że ludzie mówią, to można ogłuchnąć. A wy jeszcze w niebie nie byłeś. Tam jak zapadło milczenie na pół godziny, to wszyscy się zdziwili. Jak w niebie na pół godziny zapadło milczenie, to wiecie, co się stało w ogóle? Jak w ogóle przełom w historii wszechświata. W niebie pół godziny milczenia. Ja pamiętam Sarę, która od małego na którejś konferencji, uwielbienie w ogóle, wiecie, cała para, taka wielka kolumna stała i Sara spała na tej kolumnie. Duch ma zdrowy? Czyli jak zając. Rozumiesz? A uwielbienie jest dotykiem miłosnym, gdzie jednocześnie ono ma w sobie jakąś formę brutalności. Tak? Ale chcę, żebyś zrozumiał, że uwielbienie to jest przynajmniej 60% twojej modlitwy. Nie bój się opierać modlitwy na uwielbieniu. Choćbyś nic więcej miał nie robić. 20% dalej, mniej więcej, to jest ogłaszanie w modlitwie. Ogłaszamy. Co my ogłaszamy? To, co już Bóg powiedział. W modlitwie się ogłasza. Niektórzy mówią, że modlitwa to polega na tym, że ja idę sobie z Bogiem porozmawiać. Chcesz sobie z kimś porozmawiać? Tak? To zadzwoń do kogoś z kościoła, sobie porozmawiać. Modlitwa nie polega na tym, że ja idę i tam z tym Bogiem sobie tak rozmawiam. To nie to jest to, że ty mu słowo, on ci słowo, taki dialog. Ludzie mówią, o, bo Bóg ze mną tak rozmawia, ja ze swoją głową tak rozmawiasz. Z głową swoją! Większość chrześcijan ucina sobie dialogi ze swoim umysłem i mówią, Pan mi powiedział, ja wczoraj o tym wspominałem, jutro będę bardzo dokładnie o tym mówił. Bo tak rozumiem, ja pytam, Pan odpowiada, taki mały, ja mówię, weź. W ogóle ty nie rozumiesz, że Pan to jest inny byt. Inny byt. Ludziom się wydaje, że Bóg to jest byt jak ty. To nie jest byt jak ty, ani ja. To się tak... Do tego bytu się tak nie podchodzi. To ta miłość, to nie taka jest. To jest... Ja nie widziałem lepszego odzwierciedlenia Boga niż w tej książce Chata. Nie znam lepszego.
A poprawka jest w tej drugiej książce, co on napisał, rozdroża. On drugą napisał, rozdroża. To w ogóle takie... Ten Bóg, w ogóle wiesz, to ten... W ogóle... Ta relacja, ona jest tam zupełnie inna. Kiedy ty zaczniesz rozumieć, że uwielbienie Boga, adorowanie Boga jest pewnymi drzwiami do dalszej rzeczy, to zobacz, co tam się w ogóle zacznie wydarzać. I dalej za tym, kiedy idzie ogłaszanie rzeczy, ogłaszanie, kiedy ogłaszasz, ja ogłaszam, ja w ogóle przychodzę do Boga i ogłaszam rzeczy, i na przeróżny sposób je ogłaszam. Nie wiem, czy ja tu to mam, może mam. Mam to wam, to wam pokażę. Nie mam, kurczę, szkoda. Mam taką swoje takie zapisy. W ogóle biorę to i to ogłaszam. I mówię. Jest tak, 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 tak i tak. Na przykład Pan uczynił mnie królem. Tak? I dał mi władzę nad narodami. Na jedno moje słowo są mi posłuszni. W ogóle wiesz. Powtarzam po Bogu, w ogóle wiesz, nie? Powtarzam po Bogu. A więc 60% to jest uwielbienie Boga. 20% to jest ogłaszanie. I potem 10% to są prośby i taka rozmowa, taka wiesz. I 10% to jest jakieś tam wstawiennictwo, powiedzmy. I zobaczcie, jak się to teraz ma do tego, co ty robisz z Bogiem. To jest bardzo ważne, żebyś ty u siebie to zobaczył. Ja już nie mówię o tym, że możesz dojść do wniosku, że czasem się w ogóle spotykacie. Czasem wpadniecie do siebie. Może tak być. Że czasem albo na siebie jakoś tak się zderzysz duszą z duchem. Zobaczcie, jak to się ma. Uwielbienie Boga jest czymś, co jest w stanie zmienić twoje życie. Uwielbienie Boga zmieniło moje życie. Zmieniło moje życie. Kiedy w nasze ręce wpadła kiedyś książka na temat uwielbienia, którą napisał taki pastor w Polsce jeden. Nie będę mówił tego, bo on dzisiaj jest zupełnie w innym miejscu, w złym miejscu się ten człowiek, ale w tamtym czasie on odebrał bardzo silne objawienie od Boga na temat uwielbienia, które do Polski przywiozła taka prorokini, która się nazywa Cindy Jacobs. I ona przyniosła zrozumienie uwielbienia. Wiecie, uwielbienie jest naszą odpowiedzią na miłość Boga do nas. Uwielbienie jest to wyraz wdzięczności. Co mam zrobić innego, jak nie uwielbić Cię? Co ja mam do roboty w ogóle tutaj na tej ziemi? Nic. Nic. Będę Ciebie uwielbiał. I oczywiście, idąc tym torem, mówię, całe nasze życie jest uwielbienie, tylko że ja nie o tym dzisiaj chcę mówić. Ja mówię dzisiaj o formule modlitewnej. Ja dzisiaj mówię o formule modlitewnej. To jest to. A więc tak musisz działać. Myślę, że nie będziemy przerywać, będziemy kontynuować to dalej i polecimy z tym do końca. W ogóle Żydów, Żyd to jest Jehudi, czyli chwalca Boga. I to był naród, przez który Bóg nam pokazał, co to znaczy uwielbiać Boga. Wszystkie narody, one miały stosunek do Boga inny niż Żydzi. Żydzi byli uwielbieniowcami, oni uwielbiali Boga. To był naród uwielbiający Boga. To był naród, który wiecznie śpiewał, wiecznie tańczył, on wiecznie tego Boga uwielbiał. Jest teraz uwielbienie indywidualne, które jest w twojej komorze. Ono będzie powodowało, że uwielbienie społeczne, które jest w kościele, będzie potężne. Wiesz, dlaczego jest problem z uwielbieniem w kościele? Bo ludzie nie mają uwielbienia w swoich komorach. Czemu ludzie nie tańczą w kościele? No bo nie tańczą w komorze. W życiu nie będziesz tańczył w kościele, jak nie tańczysz w komorze.
W życiu nie będziesz podnosił głosu w kościele, w uwielbieniu, jak nie podnosisz głosu w komorze. No w życiu, to nie ma takiej opcji. Bo komora jest początkiem. My nauczyliśmy od początku w Warszawie ludzi uwielbiać Boga. Grupa uwielbienia tylko prowadzi ludzi w uwielbieniu. Czy prowadzi pod tytułem, że ona nadaje pewien kierunek. Nic więcej. To Kościół uwielbia Boga. Kościół uwielbia. Kościół uwielbia Boga. Żeby nie istniały jakieś ramy czasowe, tak? To by dalej trwało u nas to uwielbienie. I one będą trwały, bo my doprowadzimy do tego, że u nas w Kościele będzie uwielbienie 24 godziny na dobę. Tylko to nie będzie uwielbienie takie, jak się tam pokazuje dzisiaj gdzieś, no takie mody teraz na uwielbienie. A i po prostu inne tam rzeczy. To w ogóle nie, ja nie o tym mówię, bo ja absolutnie w ogóle nie z tej bajki jestem. To nie to. Ale wierzę, że dojdziemy do takiego miejsca, jak będziemy mieli już swój budynek, że będą zmiany uwielbieniowców i będzie 24 godziny na dobę uwielbienie. Tylko tylko mówię, to będzie troszeczkę, może troszeczkę źle, to będzie inaczej niż to, co jest dzisiaj pokazywane. A więc to jest taka rzecz. Ja wam w ogóle chcę wam teraz coś pokazać. Księga Rut, trzeci rozdział. Księga Rut, trzeci rozdział. Rut jest tu. Jest. Księga Rut, trzeci rozdział, przyjaciele, od 3 do 4 wersetu. W tej księdze jest zapisany najlepiej sprecyzowany duchowy obraz uwielbienia. Używa tutaj Bóg do tego, aby to opisać, relację między Rut, która jest tutaj obrazem narodzonego z Bożego Ducha człowieka, i jej teściowej, Noemi, która jest tutaj obrazem Ducha Świętego prowadzącego człowieka do realnego uwielbienia. I teraz zobacz, co mówi do niej Noemi. I Noemi pokazuje uwielbienie tutaj. Oczywiście ona nie wie, co pokazuje na pułapie ducha. Ona tłumaczy swojej synowej, bo to jest żona jej zmarłego syna, w jaki sposób ona ma zbajerować niejakiego Boaza. Boaz jest to człowiek, historię znacie, jest to człowiek, który może im pomóc finansowo, może im pomóc żyć i tak dalej. Wiemy w ogóle, że potem ta relacja małżeńska Boaza i Rut doprowadza do tego, że pojawia się też Jezus na ziemi, bo oni są w tej linii Jezusowej tutaj. I teraz ona ją uczy. Ona jest prostą dziewczyną, ubogą dziewczyną, nie znającą się za specjalnie na facetach. Miała jednego męża, ten mąż też nie był najlepszy i tak naprawdę nie miała żadnej praktyki za bardzo w podrywaniu kogokolwiek. Więc natomiast Boaz jest tym majętnym facetem, którego teraz trzeba poderwać. No i teraz ona uczy. To w ogóle ciekawa historia w ogóle. Nie? To przedziwne rzeczy w tej Biblii się w ogóle znajduje, jak się z Duchem Świętym czytasz to w ogóle. I ona mówi do niej tak. I teraz jest, potem jest w ogóle zboże się zbiera, są żniwa i ten Boaz dogląda zbierania tego zboża. On jest 24 godziny w sumie na tym polu, żeby tam go nie okradli, żeby tam dopilnować wszystkiego. No i on tam też sypia sobie, wiesz. No i teraz Noemi mówi do niej tak. Jest wieczór, i ona mówi tak. Umyj się, mówi do niej. Namaść, włóż na siebie strojne szaty, zejdź na to klepisko, tylko nie daj się poznać temu mężowi, aż się naj jej napije. A gdy się położy spać, odszukaj miejsce, gdzie się położy, podejdź do niego, odkryj jego nogi i połóż się. A on ci już powie potem, co masz zrobić. No pięknie. Wyobraźcie sobie tą historię. To jest w ogóle, czytamy cały czas naszą Biblię. Szok. Pra, 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 pra babka Jezusa.
O co chodzi z miłosną relacją z Bogiem? Umyj się. Co to znaczy? Na tobie nie może być grama potępienia. Żeby iść w uwielbienie, indywidualne, a potem społeczne, ty musisz mieć świadomość absolutnej czystości. Namaść się. Dwa. Żeby być człowiekiem, który się rozwija w uwielbieniu, to trzeba przebywać z Bogiem, w wyniku czego namaszczenie Jego przenika do twojego życia. Więc uwielbienie jest wynikiem przebywania. Czemu nie uwielbiamy? Bo nie przebywamy. Wiecie, w domu nie ma problemu, żeby się wygłupiać przed żoną. Ja się przed swoją żoną wygłupiam i nie ma żadnego problemu. I ona patrzy na mnie z politowaniem wtedy. Rozumiesz? A ja się wygłupiam, w ogóle nie mam. To jest żaden kłopot. Tak? Peplam coś tam w ogóle, jakoś się wyginam i jest w porządku. Ona, i w ogóle tak. Ona mnie nie odrzuci, wiem, że ona mnie nie odrzuci. Wiecie, o co chodzi? Wiem, że ona mnie nie potępi, wiem, że ona mnie nie skrytykuje. Wiesz? Popatrz po prostu na mnie. Załóż na siebie strojne szaty. Czyli to jest świadomość tego, kim jesteś. O tym już mówiliśmy, tożsamość. Zejdź do niego na klepisko, czyli w ogóle zacznij, tak, odnajdować, tak, miejsca, w których on przebywa. Co to są? Wiecie, gdzie przebywa Bóg? Bóg w prawdzie przebywa. Bóg w prawdzie przebywa. W ogóle prawd się szuka. Tam, gdzie prawda, tam Bóg. To jest bardzo proste. W ogóle prawda to jest naczelna siła kosmosu. Też w ogóle to dotykamy, to w prawdę idziemy. Tak? I teraz zobacz. Zejdź na to klepisko. Nie daj się poznać temu mężowi, aż się na jej napije. I co to znaczy? To znaczy, że my, tak, w ogóle nie przechodzimy do dalszych poziomów modlitwy, dopóki my, tak, nie uwielbimy Boga. My na przykład nie wiemy, w jakich momentach, jak mamy działać dalej, bo my uwielbiamy na przykład w Kościele Boga do momentu, aż my wiemy, że jakiś przełom nastąpił gdzieś. Coś się wydarzyło. I to samo jest na przykład w moich modlitwach indywidualnych. Ja po prostu uwielbiam Boga. Uwielbiam Go, tak? I ja sobie przyglądam się, co się dzieje. Ja często w ogóle chodzę z jakimś tematem i w ogóle do Boga nie przynoszę tego tematu. Tylko sobie uwielbiam Boga. Uwielbiam Go. Modlę się na językach, wychwalam Go. Jeden dzień, drugi, trzeci, czwarty, tydzień. I na przykład ja widzę punkt, w którym ja w ogóle, Panie, ja mam taką sprawę. I mówię o tej sprawie. Bo to jest ten punkt. Zobacz. Nie budź Go, póki się nie naje i nie napije. Bóg się będzie sycił twoim uwielbieniem, jeżeli ty, tak? Robisz to bez żadnego przymusu, bez żadnego nacisku, mając zdrowe intencje, pełne miłości. Nie po to, żeby cokolwiek osiągnąć, ale mając świadomość, tak? Że jest to pustka. Odkryj Jego nogi, co? Już teraz możesz śmiało i odważnie, prawda? I połóż się, czyli odpocznij. Co dalej? A On załatwi resztę. Rozumiecie, na czym rzecz polega? To jest miejsce uwielbienia w życiu chrześcijanina. To tak działa, to tak funkcjonuje. Musimy być Jehudim. Cały czas. Ja na przykład mam Fisia na punkcie przerabiania świeckich piosenek na chrześcijańskie. Co usłyszę jakąś piosenkę gdzieś, jakąś melodię, to sobie myślę tak, o diable, ukradłeś znowu coś tak ładnego. O, to jest niemożliwe, żebyś w ogóle to miał. Ja to zaraz robię. Ja już biorę teraz zeszyt, ja już piszę. Do nas mają pretensje, że my świeckie piosenki przerabiamy i my z nich robimy uwielbienia. Mówię, ale a dlaczego nie? Ja nie rozumiem. Przecież to Bóg wymyślił w ogóle muzykę. A to diabeł ją ukradł. Bezbożni ludzie, którzy mają talenty, rozumiecie? Piszą piosenki na cześć szatana tak naprawdę, tak? Ja się pytam, dlaczego nie wolno nam zabrać tego, co i tak do nich nie należy? Przecież to są ludzie ze świata. To, że on ma talenty, to powinien te talenty wykorzystać na chwałę Boga, ale on się nie chce nawrócić i wykorzystać tego na chwałę Boga, tak?
Przecież wiecie, że wszystkie talenty pochodzą od Boga. Wszystkie. Ja kiedyś zadałem takiej jednej osobie takie pytanie, mówię, skąd pochodziły przywódcze talenty Hitlera? Ale... Przecież to oczywiste, że Bóg. Tylko, że się Hitler nie narodził z Bożego Ducha, tak? I dlatego, tak? Diabeł posłużył się, tak? Tymi rzeczami, które w Hitlerze były, tak? I zrobił to, co zrobił. Sorry. Wszelka władza od Boga pochodzi. Ale nie każdy władca. To jest wielka prawda. Hitler się nie narodził z Bożego Ducha, dlatego to się stało. Gdyby się Hitler narodził z Bożego Ducha, to była zupełnie inna historia. Talenty przywódcze były skierowane w inną stronę. Widzicie, że my musimy nauczyć się, w jaki sposób budować uwielbienie. Tego się musimy uczyć. Nie bójcie się tego rozwijać. W swoich komorach, a potem w kościele. Jakie są składowe uwielbienia, bo to jest bardzo ważne. Po pierwsze jest to chwalenie. Po drugie dziękczynienie, po trzecie czczenie. To są te trzy elementy. I zawsze tak się zaczyna. Chwalenie, dziękczynienie, czczenie. Chwalenie Boga to jest określanie Jego wielkości. Rozumiecie? Dziękczynienie, czyli dziękowanie Bogu, to jest określenie Jego dobroci. A czczenie Boga to jest określenie Jego świętości. I tak jest ułożona formuła uwielbienia. Jak ja czasami słyszę, co w kościołach ludzie robią, w ogóle jakie piosenki, to w ogóle raz, że to nie ma nic wspólnego z uwielbieniem, nic, 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 a dwa, że to jest szkodliwe. Ja się przyglądam, jakie teksty są piosenek. Jak wygląda tekst piosenki? Jak można chwalić Boga, czyli określać Jego wielkość, prawda? Na przykład taką piosenką Maluśki, Maluśki. Wiecie, że ta kolęda Maluśki, Maluśki to jest satanistyczna kolęda? To trzeba mieć satanistyczne podejście, żeby zaśpiewać Maluśki, Maluśki. Zobacz, posłuchaj. Lulajże Jezuniu, moja perełko. Co to jest w ogóle? Przecież to jest w ogóle coś, tak? Coś satanistyczne. Podają nam w ogóle w piosenkach, tak? System tego świata podaje nam malutkiego, drobniutkiego Boga. Jezusit. Jezusit. Ja pamiętam, jak za dziecka to mówili, pomodliłeś się do Bozi? Dziękuję Bozi za papusiu i proszę Bozi o zdrówko. Naprawdę tak mnie uczyli. Tak? W kościołach chwalenie wygląda podobnie. Bóg nie jest wielki. Czasem się zaśpiewa piosenkę Wielki jest Bóg. Tak? Taka piosenka. Mówię, o, wychwaliśmy wielkiego Boga. Tak? A za chwilę śpiewam taką piosenkę. Nie odchodź, Duchu Święty, nie odchodź. Człowieku, to jest taka piosenka. Duchu Święty. Nie będę jak to zanucisz? Nie zanucisz. Prawdziwa Izraelita. Chodzi o to, że dzięki chwalenie Boga określa Jego wielkość. W Twoim uwielbieniu indywidualnym musisz określać wielkiego Boga. Rozumiesz? Wielkiego, potężnego Boga. Ty musisz się nauczyć, że początek Twojego uwielbienia jest określenie wielkiego, potężnego Boga. Potem przechodzisz w miejsce dziękczynienia, czyli określasz dobrego Boga. To jest dobry Bóg. Dobry Bóg. To nie jest Bóg, któremu się śpiewa piosenki Nie zostawiaj mnie, Panie. Tak? A po trzecie, ty czcisz Boga, czyli określasz świętość Boga. I w tym elemencie uwielbienia, w momencie, kiedy jest cześć, tak naprawdę przechodzimy w miejsce, kiedy On zaczyna mówić, a ty już nie musisz. Tak? To są tego typu rzeczy. Istnieje
takich siedem elementów określających podstawę funkcjonowania w uwielbieniu w Starym Testamencie. Ja wam krótko tylko rzucę tematy, żebyście o nich mogli myśleć. Hallal, czyli szalony taniec. Od niego słowo hallelujah. Słowo hallelujah oznacza szalony taniec dla Jahwe. Jak teraz usłyszysz kiedyś, że ktoś krzyczy hallelujah, tak? I będzie tak stał, hallelujah. To znaczy, że ten człowiek w ogóle nie wie, co on mówi i w ogóle nie jest, tak, zorientowany w duchu. W ogóle. To hallal, szalony taniec. Następnie to da, podniesienie rąk. Ja da, podniesienie głosu. To są wszystko elementy. Ja do ludzi, ludzie mówią, a dlaczego wy krzyczycie na uwielbienie? Ja mówię, bo ja krzyczę w komorze. A Bóg nie jest głuchy. Ja mówię, a diabeł trochę jest. Przy głuchy. Jest napisane, że Jezus wielkim głosem chwalił Pana. Wielkim głosem. Wielkim głosem! Dlaczego tak jest? Ja nie wiem, ludzie, tych rzeczy. Ja po prostu wiem, że to działa. Tehila, następna rzecz, nowa pieśń, tworzenie nowych pieśni. Ja non-stop tworzę nowe pieśni. Non-stop. Jak ja w komorze tworzę nowe pieśni, to ja potem w kościele tworzę nowe pieśni. Cały czas. Mnóstwo z tych pieśni jest w ogóle niezapisanych. Teraz wydajemy płytę. Zaraz ta płyta będzie już dostępna. Zrobiliśmy, myślę, że pierwszą w Polsce zarejestrowaliśmy ponad dwugodzinne uwielbienie. Realne uwielbienie. Gdzie były rozstawione mikrofony nawet dla ludzi, którzy uwielbiali Boga. Wynajęliśmy wielką salę jako studio. W ogóle wiecie, koszmarne pieniądze to kosztowało, ale wiemy, że teraz ktoś weźmie tą płytę, włączy ją w samochodzie i wiemy, co się będzie działo w ogóle. Bo jest takie namaszczenie zarejestrowane w ogóle na tym, że się w głowie nie mieści. Rozumiecie? Jest taka siła duchowa. Tak? Więc dlaczego chcemy to pokazywać ludziom? Bo to jest coś, co jest nowe. Wszystko oczywiście są nasze piosenki. Cały czas tworzymy nowe rzeczy. Błagam was. Zacznijcie tworzyć nowe rzeczy w swoich komorach, a potem w kościele. Najpierw w komorze, a potem w kościele. Nowe melodie, nowe słowa. Tehila, śpiewajcie mi nową pieśń. Następnie zamar, czyli gra na instrumentach. Wszelkiego rodzaju. Tak? Ktoś mówi, ja słabo gram. Nie szkodzi. Nie szkodzi, że ty słabo grasz. Mogą się zdarzać cuda, takie jak u mojej żony. Usiadła za perkusją, zaczęła grać. Raptem. Potem mówi, ty, chyba mówi, powinna mieć na jakąś lekcję. Poszła na lekcję, była na trzech lekcjach perkusji. Nauczyciel od perkusji powiedział, proszę panią, ja nie mogę pani uczyć. Pani ma taki styl, że nikt go nie ma. Mówi, taką osobą jedynie, którą znam z historii, był Bob Dylan. A który był, nie Bob Dylan? Ten drugi. Powiedz na niego jakoś. Nie Dylan, drugi taki jest. No mniejsza z tym. Też miał jedyny swój styl. Ten co gejem, jest jakąś nazwę ten gej. Klapton! Wiedziałem. Swój styl. Jedyny swój. Są cuda, okej. Okay. Ale jeżeli nie zdarza się cud tego rodzaju, tak, to się idzie na naukę gry. Bo mówię, a bo u nas to nikt nie gra. Ja mówię, to nieznacznie. Tak? To bardzo proszę. A dalej się módlcie. I teraz wiecie co? Ja pamiętam, jak my w kościele się modliliśmy, panie, my chcemy utalentowanych ludzi. I zaczęli ludzie przychodzić utalentowani. Będzie coraz więcej przychodziło. Teraz jak tylko salę zmienimy, to będzie więcej, bo tutaj nawet nie ma miejsca w tej chwili co u nas. Ale to będzie coraz więcej tych utalentowanych ludzi. Zrobimy takie uwielbienie, że tam będzie wszystko. Człowieku, trąby, puzony, człowieku, wszystko. Jak wjedziemy, to jak Microsoft na rynek, człowieku. Ludzie zobaczą, co to jest. Rozumiecie? Że to nie są piosenki chrześcijańskie. Nie, Jezu. To nie to.
W ogóle to nie ten kaliber. Ale to wszystko się rodzi, wiesz, gdzie? W komorze! W komorze! To w komorze się rodzi. Tego nie można zaaranżować. Ludzie nas pytają, macie swoje śpiewniki? Przyślijcie nam swój śpiewnik. My nie mamy śpiewnika. U nas piosenki powstają na modlitwach wstawienniczych. Rozumiecie? Modlitwa wstawiennicza. Gdzie modlimy się wstawienniczo i się to rejestruje, bo powstają takie rzeczy, że w ogóle zapomniałbyś ich zaraz. To ludzie to rejestrują, rejestruje się to i potem na przykład Agata bierze to i w ogóle z tego się piosenki robi. Bo to wyrodę, bo z ducha przyszło. Tak? Jak zaczynaliśmy kościół, mieliśmy sytuację, że chłopak, który zaczynał grać na gitarze, tak? W pewnym momencie stanął za nim anioł, który był jak ta sala, tak? I kiedy on za nim stał, ten anioł, ten chłopak grał, jakby grał 20 lat. Tak? A uczył się grać. Bóg nam pomagał we wszystkim. Ale wzięliśmy od początku, rozumiecie, rzeczy. Ja w pierwszym kościele pamiętam, zanim się stworzyła grupa uwielbienia, ja mówię, ja będę śpiewał. Kiedyś Derek Prince tak zrobił w pierwszym kościele swoim. Nie było chętnych do uwielbienia. Derek Prince mówi, ja będę uwielbiał. A Derek w ogóle nie miał ani słuchu, ani głosu. Mówi, bardzo szybko się grupa stworzyła. Tak zaczęli chodzić z Bogiem. Moment powstała grupa. Mówi, a ja mnie nie obchodziło. Zresztą mówi, nie ma uwielbienia, nie ma. Mikrofon, proszę ciebie, do pierwszego kościół w Londynie. Proszę ciebie, śpiewa. Rozumiecie, wyobraziłeś klimat? Tamten miał zero pojęcia o czymkolwiek. Barak, klękanie i leżenie, uniżenie się przed Bogiem, wejście w miejsce. Wiecie, że w ogóle tego punktu czczenia Boga to nie można inaczej podać, jak tylko przez pozycję w wielu sytuacjach? Przez pozycję. Do nas mają pretensje, że my się czasami dziwacznie zachowujemy, że tam na czterech ktoś lata, ktoś tam beczy, ktoś tam miałczy, proszę ciebie, ja mówię, co z tego, no mnie Bóg kota stworzył, to miałczy. No. A tam, gdzie Duch Święty inspiruje, Bóg nie miałczy, bo ja nie wiem. A ten Bóg nie miałczy, mówisz, tak, to czemu zrobił tak, że kot miałczy? To musiało w nim zaistnieć jakieś miał. I kot miał. Wiesz, o co chodzi? Kiedyś postawiliśmy wieczerzę pańską na środku w naszym pierwszym kościele. Jakoś miałem taką inspirację, żeby chodzić naokoło tej wieczerzy i beczeć jak owca. Sobie myślę, jak jestem taką owcą Pana, to popeczę. I chodziłem na czterech, patrzę, cały kościół za to chodzi. Takie namaszczenie przyszło, że się w głowie nie mieści. Tak? Dlaczego? Bo to jest postawa. Przyjmujesz pewną postawę. Postawę jakąś. Posłuchaj, łatwiej być poważnym w tym świecie. Jak jesteś poważny, nie ma problemu. Zakładasz garnitur, jesteś poważny. Pan z wami. Wiesz, o co chodzi? Ale trudniej być niepoważnym. Któregoś dnia u nas na nabożeństwie Agata zapytała, mówi, czy jesteś w stanie być jak ten osioł, który poniesie Jezusa. Poddaj mu się. Po czym zaczęła chodzić na czterech i udawać osła. Po czym podjechała pode mnie. Wsiadaj, mój. To wsiadłem. I mnie powiozła. Za chwilę setka ludzi była na kolanach. Żony woziły swoich mężów na plecach. Potem się dowiedzieliśmy, ile ludzi było uwolnionych od demonów. Ile ludzi wzięło swoje przemowy. Ile patologii zniknęło z umysłu. Zwykłe uniżenie. Łatwiej być poważnym. Ale trzeba namaszczenia Boga, żeby być ostrym na tym świecie. Rozumiesz? Barak. To się nazywa tak ta forma uwielbienia. Barak. Hebrajskie słowo określające tą formułę. I szabak, okrzyk. To szabak zburzył mury Jerycha. Szabak. Szabak.
Sister Jacobs opowiadała, że u nich w kościele w Stanach porwano dziewczynkę. Grupa terrorystów, grupa bandziorków porwała dziewczynkę jednego z ludzi ze zboru, milionerów takich. I oni ją uprowadzili, tą dziewczynkę. I Kościół się modlił. I Cindy była tam liderem wtedy wstawiennictwa. I ona mówiła, teraz będziemy uwalniać szabak. I oni stali, zaczęli krzyczeć. I krzyczeli. I krzyczeli. I krzyczeli. I krzyczeli. Do tego momentu krzyczeli całym kościołem. Aż Duch Święty, tak? Ich uciszył. Tego samego dnia dziewczynkę przywiozła policja do domu. Mała, 8-letnia dziewczynka. Dziewczynka opowiadała historię. Jechała samochodem z 3 zamaskowanymi ludźmi. Miała torbę na głowie. I w pewnym momencie zatrzymał się samochód. Otworzyły się drzwi. I oni ją wystawili z samochodu i odjechali. Nie rozmawiali przy tym. I to był ten, i oni zapytali mniej więcej, jaki to był czas. I ona powiedziała, że mniej więcej było to koło południa. Było to wtedy, kiedy Kościół uwolnił szabak. Nie wiadomo, co się stało w głowach tych złodziei, tych bandziorów. Rozumiecie, o czym mówię? To jest uwielbienie. To rozwaliło mury Jerycha. Ja chcę, żebyście zrozumieli, jak to wygląda, że to jest to. Trenujcie to w swoich komorach. W swoich komorach. Pamiętajcie, żeby wszystko było dostosowane, szczególnie w kościele, do tych rzeczy, co, jak chwalenie, dziękczynienie i czczenie Boga. Niech będzie dostosowana muzyka, niech będą dostosowane teksty, niech to idzie w określony sposób. Uwielbienie w kościele to nie jest konkurs. Tu się nie przekrzykuje. Tu się nie idzie w tą stronę, żeby zaistnieć. To nie jest mam talent. Ja fajnie się przyglądam, jak się kościoły tworzą, wszyscy. Ja chcę być w uwielbieniu, bo ja dobrze śpiewam. Więc to mam talent, jak dobrze śpiewasz. Nie mam problemu. Do nas do kościoła przyjechał człowiek, który grał w Hillsongu na gitarze. W tysięcznym kościele. W uwielbieniu. Doszedł Polak. Doszedł do wniosku, że chce wrócić do Polski, chce być u nas w kościele. Świetnie grający człowiek. Przyjechał. Pobył trochę. Mówi do Agaty, to kiedy mogę grać? Agata mówi, ale gdzie? No w uwielbieniu. Agata mówi, ale ja nie chcę, żeby to było w uwielbieniu. A grałem w Hillsongu. A to nie Hillsong. W ogóle wiesz. Mówię, musisz wyjść z zaburzeń. Tak? Poukładać sobie palce. Bo inaczej będziesz zawali drogą, jeżeli chodzi o namaszczenie. Tak? Czy nie możesz tu grać? Czy ty masz talent? Co z tego, że masz talent? Talent to jest rzecz wtórna. Tak? Trzeba być przede wszystkim uwielbieniowcem, a dopiero potem muzykiem. Mamy świetnego muzyka u nas w zespole, w grupie uwielbieniowej. I kiedyś do mnie powiedział, mówi, wiesz co? Musiałem najpierw przestać być muzykiem, żeby zacząć być uwielbieniowcem. Musiałem spokutować, mówi. Musiałem spokutować. Uwielbienie to jest modlitwa. Ostatnią rzeczą, którą chcę wspomnieć dzisiaj, jest trzeci element, czyli wstawiennictwo. Pamiętajcie, że jest wielka, ja powiem tylko o kilku rzeczach związanych ze wstawiennictwem. Myślę, że jak będziemy mieli pytania, to jutro będziemy mieli na to czas też odnośnie tych rzeczy. Bo jak się będą w ogóle rodziły pytania, to jutro będzie możliwość, żebyśmy je pozadawali. Wstawiennictwo to nie jest nakłanianie Boga, żeby coś zrobił. To nie tak działa. Wstawiennictwo to nie jest proszenie Boga, żeby coś zrobił. Wstawiennictwo przede wszystkim to jest odpychanie demonicznych sił od jakiegoś zjawiska. To jest wstawiennictwo. Wstawiennictwo to nie jest proszenie Boga o cokolwiek.
Rozumiecie? Wstawiennictwo opiera się na wymianie krzyżowej, na tym, co zrobił Jezus, na tym, co robi Jezus teraz i na tym, że my jako wstawiennicy, tak? Stajemy w miejscu zarządu. Wstawiennik to zarządca, policjant nieba. Pamiętam, w naszym pierwszym kościele chcieli nam odebrać ziemię. I my się modliliśmy, ponieważ był taki człowiek w ministerstwie rolnictwa, czy czegoś, nie wiem, co to było. Że on był przeciwko nam i chcieli, i jego decyzją miano nam odebrać ten teren, na którym był kościół. A długa historia, ale... I pamiętam, modliliśmy się, mówi: Panie, wszelka władza od Ciebie pochodzi, jest nam ku dobremu. Wiemy też, że istnieje pewien rodzaj pomyłki. Jest to napisane w Księdze Kaznodziei Salomona, że ci, którzy nie powinni być władcami, zasiadają na stołkach władców. Ojcze, my teraz w imieniu Jezusa, tak? Zrzucamy tego człowieka z jego stanowiska. Wolno! Z ministerstwa. I ustanawiamy w tym miejscu takiego człowieka, który zgodzi się na wszystko. 2 tygodnie facet spadł. 2 tygodnie. W międzyczasie przyszli komornicy. Ci komornicy mieli kołki i wbijali te kołki, żeby nam ziemię podzielić. To było komiczne. Szło 2 gości. Jeden zapisywał, drugi kołki wbijał. A za nimi, w odległości kołka od kołka, szli nasi ludzie, wylewali oliwę na kołek i mówią: w imieniu Jezusa, diable, nie odbierzesz ani pieniędzy ziemi. A komornik się odwracał, bo to te kołki tak co 2 metry wbijał w ogóle, wiesz, o co chodzi? A ci szli w ogóle na komornika i wracali, bo nie olejem mu polewali, nie butle z olejem. Szli i przeklinali każdy kołek. W ogóle, wiesz, nie? My we wstawiennictwie widzieliśmy już takie rzeczy, że się w głowie nie mieści. Rozumiecie? Wszystko może zrobić grupa wstawiennicza. Ja pamiętam, kiedy w kościele zaczynaliśmy grupę wstawienniczą, było kilka osób przychodziło. Dzisiaj to jest kilkadziesiąt osób, tak? Które środa w środę, tak? Stają jak armia Boga. I tam nie ma bata, tam nie ma w ogóle, że tam ktoś coś może powiedzieć. Ja pamiętam, jak kiedyś do nas na nabożeństwo policja wjechała, bo to jakiś to był dzień. Nie wiem, co to był za dzień. Tak, kupa ludzi, słuchajcie. Agata stoi na krześle i krzyczy: przejmujemy władzę! Przejmujemy władzę, ty! Przejmujemy panowanie! A oni przyszli i mówią: co to jest? Stoją, wiesz, a chłopak tam stoi: kościół! Jaki? Proszę to przerwać! Co to? A ten mówi: a to nic, mówi, do kościoła katolickiego, kaz przerwać księdzu. No przerwij mu się. Kościół w ogóle, wiesz, no w ogóle, co to za zjawisko jest? Ale Kościół, przyjaciele, ma rządzić. To jest rząd. My ustanawiamy. Jak my to robimy? W modlitwie wstawienniczej. Zobaczcie, tyle lat, jak głoszę po ulicach w Polsce, w Europie, w Rudzie, ja w życiu nie miałem takiego czegoś, żebym dostał mandat. Rozumiecie? My zatrzymaliśmy kiedyś, wiecie, co nam przyszło do głowy? Ja mówię tak, zrobimy ewangelizację przed Uniwersytetem Warszawskim. I my zrobiliśmy ewangelizację i koncert zespołu przed Uniwersytetem w dzień. Rozumiecie? Wstrzymaliśmy pracę Uniwersytetu, bo było tak głośno, że nie mogli prowadzić w ogóle zajęć w Uniwersytecie Warszawskim. Profesorowie wylatywali, w ogóle, wiesz, pełno policji, wiesz, a ja chodzę. Ale proszę Cię przyjrzeć, ja mówię, daj Pan spokój, weź Pan, mówię. W ogóle. Profesorzy stali, bluzgali na czym świat stoi, mój pomóżcie, mój, a oni... Nie skończymy, pójdziemy. Ale dlaczego tak? Bo my ustanawiamy, że władza jest nam, co? Przychylna. My to robimy na modlitwach wstawienniczych. Mnie czasami pastorzy pytają: a to, a jak sobie radzicie, mówi, z opresjami? A wie, ale z jakimi? Z opresjami w Polsce? Jakie są w Polsce opresje? Ktoś cię opluje?
Największą opresję mieliśmy. Agatek jakiś facet dopluł, to się makijaż rozlał. Proszę ciebie, przetarła się, proszę ciebie głosiła dalej. W ogóle, jakie opresje są u nas? To nie jest Arabia Saudyjska, człowieku. No. Teraz ktoś powie do ciebie, ty głupku, ty kocie, wiesz o co chodzi, tu napluje i koniec. Rozumiesz? No co ty? Tak? Ale kiedy ty systematycznie działasz w modlitwie wstawienniczej, to dzieją się, tak, niesamowite rzeczy. Bo co my robimy? Odsuwamy demoniczne siły. Demoniczne siły były, są i będą i my ich nie wyrzucimy z ziemi. Rozumiecie, o co chodzi? To nie ma czegoś takiego, że powiemy, diable won i ty już nie możesz przychodzić. Bo on przyjdzie. Wiesz, dlaczego on przyjdzie? Bo póki Jezus nie wróci, to on tutaj będzie. Jeszcze się takiego, jak ja czasami słucham niektórych wstawienników, jak oni mówią, co oni tam zrobią, teraz wzięli takiego demona nad państwem, związali go i on już nie działa w tym państwie. Ja mówię, że jesteś chory na głowę? Ty możesz na jakiś czas odepchnąć demona. No. A co ty masz z tym? Co ty możesz z demonami zrobić? Gdzie ty je wyrzucisz? No w kosmos? To czeluści mówią, wyrzucę demona. Ja mówię, ty czeluści demona wyrzucisz, ty masz pojęcie w ogóle o czeluści. Demona można związać, odepchnąć, wykonać swoją robotę, rozumiesz o co chodzi, i iść dalej, tak? Po to są modlitwy wstawiennicze, żeby diabeł nam w drogę nie wchodził, tak? Żeby nie wchodził nam w drogę. Modlitwa wstawiennicza to jest to, że się bierze kije baseballowe do ręki, leje się przeciwnika, tak? Robi się co należy, tak? Zajmuje się, zagospodarowuje się teren. Wiesz, diabeł nie wejdzie na zagospodarowany teren, bo jak jest teren niezagospodarowany, to on wejdzie. Tak. To jest normalna rzecz. Chcę, żebyście zrozumieli, że wstawiennictwo nie polega ani na proszeniu Boga, ani na wybłaganiu niczego. Wstawiennictwo polega na odpychaniu demonicznych sił i ustanawianiu za pomocą słowa, tak? Za pomocą prawdy, za pomocą proklamacji, tak? Bożych standardów w danym miejscu, w danej sytuacji, w danej rodzinie, u danego człowieka. I zarówno to się ma dziać w twojej komorze, jak się to ma dziać później w kościele. I nie będzie to się działo prawidłowo w kościele, jak nie będzie się to działo w twojej komorze. Rozumiesz? I nie będziesz w stanie zrobić większego wstawiennictwa, na większą skalę, jeżeli nie będziesz wstawiennikiem w swojej komorze. Ja jestem wstawiennikiem w swojej komorze. Ja w swojej komorze, tak? Wstawiam się za moją żoną, za moim synem, córką, mamą. Wstawiam się za ludźmi z kościoła, wstawiam się za ludźmi z zespołu apostolskiego. Na czym to polega? Na tym, że odpycham od nich, odpycham. Mówię, diable, nie dotkniesz tego. Przy tym wszystkim przychodzą słowa prorocze, informacje prorocze. Kiedy jest wstawiennictwo, jest uwolniona bardzo silna perspektywa prorocza. Rozumiecie? Bo przy wstawiennictwie zawsze będzie perspektywa prorocza. Dlatego wstawiennicy, tak, to są zazwyczaj prorocy. Tak? W takim czy na takim czy na innym pułapie. A to są ludzie proroczy. My mamy cały czas od grupy wstawienniczej informacje dostajemy. Jakiś czas temu dostaliśmy informację, dzwoni wstawienniczka do mnie i mówi: Artur, Marek Cypliński, od nas taki na gitarze, co gra chłopak, widziałam, nie wiem jak ona to powiedziała, miałam sen, że zginął w wypadku samochodowym. To jest informacja prorocza. Dlaczego? Bo jest systematyczne wstawiennictwo, tak? Co robimy? Dostajemy informację, odpychamy demoniczne siły, tak? Za kilka dni dostajemy informację, że Marek w ogóle w Bośni jechał w ogóle niewiarygodną prędkością, w ogóle samochodem na autostradzie. Zawinęło go, przyrżnął w skałę. Człowieku, obróciło go parę razy, wiesz, i wyszedł i nic z samochodem, nic z nim. On nie miał prawa przeżyć tego, ale co zrobiliśmy? Odepchnęliśmy ducha śmierci, tak, od Marka i dziękuję uprzejmie. I nic się nie stało. Wstawiennictwo pomogło mi ochronić moje życie wielokrotnie.
Kiedy mieliśmy wypadek samochodowy, toczyliśmy się samochodem 11 metrów, tak? Ja wstawiałem się. Jak, na czym polegało moje wstawiennictwo? Ja siedziałem obok kierowcy i krzyczałem: diable, nie masz władzy nad Bożym Kościołem, duchu śmierci, wolnie umrę, będę żył. Oto było moje wstawiennictwo, rozumiesz? Jednego zatraśnięcia nie miałem, a na ręku 5 palce anioła oznaczonego. Ja byłem tak wmocowany w krzesło, że się w głowie nie mieści. Ja potem zdjęłem, mówię, co ja mam tutaj, człowieku? 5 palce tak miałem oznaczone. To jest wstawiennictwo. Wstawiennictwo to nie jest: Panie, ja Ciebie proszę, żeby ta rzecz się wydarzyła. Boże, ja tak Ciebie proszę. Boże. To nie jest wstawiennictwo. Wiesz, co to jest? To jest psychoza. To jest psychoza. To są zachowania obsesyjno-kompulsyjne. Tak to nazywa psychologia. To są obsesyjne rzeczy. Obsesja myśli, lęk jeszcze temu i teraz coś zrobić. Ja muszę coś zrobić. Ja muszę coś zrobić. Ja się pomodlę. Prawda? To jest chore. Wstawiennik przychodzi, bierze pałę, rozumiesz? Leje w łeb, udrażnia drogę. Charles Finney miał wstawiennika takiego. Zanim Charles Finney robił gdzieś spotkanie w mieście, kilka dni wcześniej jechał tam wstawiennik. Wstawiennik się modlił dzień i noc. Tak? Znane było to, są to zapisy historyczne, że była zima, jest, a wstawiennik stoi za miastem, no nie, rozebrany do gaci. Diable, nie masz prawa do tego miasta w imieniu Jezusa. Ja odpycham cię. Wała, rozumiesz? Ludzie patrzyli człowiek jak na wariata. W ogóle pot z niego się lał. Zima, śnieg, ten stoi w gaciach. Rozumiesz? Następnego dnia przyjeżdżał Charles Finney. Charles Finney wjeżdżał, głosił Ewangelię, pół miasta nawrócone. Rozumiesz, na czym rzecz polega? To jest to. Człowiek, który jest pastorem największego kościoła na ziemi, Dawid Jorgi Hoff, zapytany, jakim sposobem doszło do tego, że jego kościół ma milion ludzi, nie? Powiedział: przez piątkowe wstawiennicze modlitwy. Oni górę kupili sobie nawet. Górę, taki teren, i na tej górze tam się ludzie non-stop modlą. Wstawiają się. Rozumiecie? Mało kto wie, że krucjatom Reinharda Bonnke towarzyszyło około 100-osobowa grupa wstawiennicza. Mało kto wie, że pod kazalnicą Dawida Yonggi Ho, tak, jest piwnica. I kiedy on głosi, tak, siedzi tam wstawiennik na wstawienniku i odpychają demoniczne siły. Szok. To jest nasza robota. Jak spychacze. Wstawiennicy są jak spychacze. I to się zaczyna, oczywiście nie każdy jest powołany na wstawiennika w ogóle społecznego, bo to też nie o to chodzi. Ja was w ogóle do tego nie zachęcam. Nie, 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 nie. Żeby być wstawiennikiem, to trzeba to odebrać od Boga, bo ja wiem, co oni mają za życie wstawiennicy. Do nas często ludzie przychodzą, mówią, też chcę być wstawiennikiem, bo ja czasem mówię, kto z was odczuwa, że chce być wstawiennikiem, przyjść porozmawiać. Jak przychodzą do mnie ludzie, często świeżo nawróceni, ja mówię, uspokój się, na razie posiedź, ja wiem, co to będzie zaraz, tak? Do czego doprowadzi modlitwa wstawiennicza? Modlitwa wstawiennicza to jest orka, orka. Tak? Orka. Nam już dziś nic nie jest. Tak? Ale ja wiem, co to znaczy. Dlatego, jak będą pytania jakieś, bo ja wam tylko rzucam dzisiaj ogólnie tematy, to możemy sobie o tym jutro rozmawiać. Dobrze. Ja bym chciał, żebyśmy podziękowali Bogu i tutaj są jeszcze chyba dwie osoby, które chciały, żeby się modlić. Wstanie proszę. Ojcze, ja dziękuję Ci za dzisiejszy wieczór. Ojcze, ja dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, który daje nam swoje Słowo. Ojcze, ja dziękuję, że Twoje Słowo, ono teraz w nas pracuje i ono będzie wydawało, Ojcze, potężny plon. Ojcze, my już w tej chwili owocujemy, Ojcze. Ojcze, dziękuję Ci, że to wydaje potężny plon. Ojcze, ja modlę się teraz, aby to, co było dzisiaj powiedziane, dotarło, Ojcze, z umysłów do duchów ludzi. Niech Twój Święty Duch w tej chwili dotyka, Ojcze, tych umysłów. Ja zabezpieczam to Słowo. Ja ustanawiam ochronę aniołów. Ja mówię, że tego nikt nie wykradnie, nikt tego nie dotknie. Ja mówię rozwój sfer.
sfery modlitwy w życiu ludzi, Ojcze. Ojcze, ja dziękuję Ci, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz w imieniu Jezusa. Amen.